Już mogę. Ok, zaczynamy. Cześć wszystkim. Mam przyjemność zaprezentować zagadnienie dotyczące optymalizacji AWS Lambda, które jest istotne dla wielu organizacji migrujących do clouda lub tych, które już tam są. Nazywam się Marcin Szałomski, przyjechałem z Gdańska, pracuję w Hapag-Lloyd, prowadzę bloga, tutaj jest link do niego i QR code, na którym dzielę się swoimi researchami oraz wynikami eksperymentów. Tutaj mam Twittera oraz konto na Mastodonie. Przechodzimy dalej. Reprezentuję również Java User Group Trójmiasto. Prezentacja, którą będę miał przyjemność dzisiaj przedstawić. Miałem ją kilka miesięcy temu w Gdańsku. Od tego czasu wiele się zmieniło. Musiałem ją praktycznie w całości zaaktualizować, zmienić przypadki testowe, wykonać nowe pomiary, ponieważ wtedy używałem dostępnego runtime'u na JDK 11. Dzisiaj mamy 17 i trzeba było wszystko zrobić od nowa. I wynikami chciałbym się podzielić. No, coś tu ten pilot muszę celować. Firma, w której pracuję, ma flotę takich kontenerowców i charakterystyczne pomarańczowe kontenery. Zanim przejdziemy dalej, Hapag-Lloyd Knowledge Center z Gdańska ufundowało też książki, takie nagrody, które mogę rozdać za aktywność. The Box jest to książka niekoniecznie dla osób zainteresowanych logistyką, tylko ciekawych świata ogólnie o tym, jak kontener jako wynalazek wpłynął na świat, w którym żyjemy, zmienił, przyspieszył różne przemiany geopolityczne. Polecam. Okej. Zaczniemy od przedstawienia problemu takiego przykładowego, jaki może wynikać konsekwencje, jeśli chodzi o popularne, znane, myślę, wszystkim cold starty. Ale zanim zaczniemy, mam pytanie. Jak wielu z was słyszało o serverless, może właśnie, a AWS Lambdy, bo są przecież różni dostawcy, ok. A jak wielu z was ma to na produkcji? Ok, także zagadnienia są znane, więc tu będzie przykład takich konsekwencji cold startu w bardzo prostej sytuacji. Potencjalne rozwiązania, próba sprawdzenia jednego z nich i pierwsze wrażenia i metryki, jeszcze więcej metryk oraz kilka słów o ryzyku, bo nigdy nie ma róży bez kolców, zawsze to jakiś kompromis. Tutaj na dole będzie widać, w tym drop-downie jest taki prosty ekran i użytkownik sobie wpisuje słowo, tam chwilę czeka, że skończył pisać i powinny się pokazać podpowiedzi, ale tu coś, mówiąc kolokwialnie, zamula. Nie ma, nie ma, nie ma. O, jest. I następny raz, jak już użytkownik coś wpisze, to te wyniki będą się pokazywały natychmiast, ale ten pierwszy moment no, nie wygląda tak, jak powinno. No i to jest taki przykład konsekwencji spowodowanej cold startem. Czym jest cold start? Może tutaj wszyscy wiedzą. Ktoś może mógłby powiedzieć w skrócie, jak to zdefiniować? No dobra, nie ma chętnych. Generalnie mówiąc w skrócie, AWS odpalając naszą funkcję, tak naprawdę musi zainicjalizować cały świat, włącznie z tym, że zaczyna od pobrania kodu, startuje kontener, wykonuje masę operacji, dopiero potem jest moment, w którym przychodzi kolej na nas, jest runtime, bootstrap i to może być zarządzany przez AWS-a, managed runtime albo customowy przez nas, wtedy mamy jakieś pole do optymalizacji w jednym i drugim przypadku. Tam jeszcze się wydarzy wiele rzeczy, o czym sobie za chwilę powiemy i dopiero na końcu jest odpalany nasz kod. Także dużo się dzieje po drodze i stąd te opóźnienia. Ale pytanie, czy wszystko jest cold startem? Bo tak najprościej jest zwalić, mówiąc kolokwialnie, na cold start, bo tak mamy to JVM, no to musi coś tam dłużej potrwać. No a jak się przyjrzeć, to nie zawsze tak musi być, że przyczyna jest taka prosta, że możemy jednoznacznie stwierdzić. W praktyce, rozwijając aplikacje, one znacznie więcej
robią i przykładem tu może być, że już w tym momencie, kiedy jest uruchomiony kod po tym całym cold starcie, aplikacja jeszcze wywołuje na przykład jakieś, pobiera konfigurację, jakiś config service, może secret managera będzie chciała jakieś sekrety pobrać, może nawet nie jeden, a kilka. Może jeszcze jakieś inne zewnętrzne serwisy, bo może jakiś user provider, żeby pobrać kontekst tego użytkownika, który wykonał request, i to wszystko trwa. I tu taki przykład z X-Raya do tracingu analizy wykonania, śledzenia przebiegu wykonania funkcji. Można zaobserwować, że gdzieś tam u góry jakaś autoryzacja 340 około milisekund. Tutaj Secret Manager 880 ponad, tutaj jakiś request do zewnętrznego serwisu 642, tutaj znowu Secret Manager 32 milisekundy, to wszystko się razem zbiera, już mamy 2 sekundy, a tutaj wskaźnikiem, nie wiem czy będzie widać, bo tu mamy te rzeczy, które się udało zmierzyć, a tu jest jakiś, nie wiadomo co, jakiś zaginiony czas, po prostu coś się stało, ale to trwało. Trwało nawet całkiem sporo, bo tutaj widzimy, że sekunda do, no, 104 sekundy. Tak, sekundy, no właśnie, o takich czasach mówimy. Także coś nie tak. I dla przykładu, kiedy już mamy funkcję rozgrzaną, to za drugim razem te rzeczy trwają o wiele krócej. Nawet ten Secret Manager, tam było 800, to w ogóle jeszcze cold start jakichś innych zewnętrznych serwisów mają wpływ. Ten Secret Manager za drugim razem odpowiedział znacznie szybciej. Tutaj w ogóle to być może nie powinno tak wyglądać, czemu dwa Secret Managery, czemu to nie jest jakoś lepiej rozwiązane, jakieś cache brakują. Oraz pomimo tego wszystkiego to trwa mniej niż 2 milisekundy. Także rozgrzana funkcja działa całkiem fajnie, wszystko wygląda dobrze, ale co tam się działo z tym czasem, którego brakowało? I tutaj teraz zaglądając do logów wykonania Lambdy, widzimy, że na początku jakiś class loader dla log4j'a. No, chcemy mieć logi, ale tutaj jakieś dwie sekundy tak spędza na inicjalizacji log4j'a. Tutaj za chwilę X-Ray, bo chcieliśmy sobie oglądać te analizy, ale się okazuje, że tu też coś się działo. To wszystko tak naprawdę jakieś właśnie te 4 milisekundy, od 48 sekundy do 53. Dopiero tutaj startuje kod wykonania tej funkcji, a tu wcześniej jakieś inicjalizacje. I wygląda to, że to jest właśnie ten stracony czas, ten, który tam nie był zarejestrowany. Pomyślimy, czy coś się z tym da zrobić. A jak powinno być w teorii? W teorii tutaj ta strona nie miała zaktualizowanego, teraz jest runtime 17, ale to jest taka, nazwijmy to, półoficjalna strona, gdzie AWS opowiada właśnie takie historie optymalizacyjne i ich pomiary wykazują, że ten cold start powinien trwać około 400 milisekund, ale to takiej gołej aplikacji. I ja to zmierzyłem, tu nie wiem, czy wyraźnie widać, więc te czasy są rzeczywiście tak od tych 360 do 5, do pół sekundy, więc można potwierdzić, że to rzeczywiście tak wygląda. Ale to tylko w takich idealnych przypadkach. Kiedy przychodzi co do czego, mamy bardziej skomplikowaną aplikację, używamy frameworków, troszeczkę rzeczy się komplikują. No i na pewno wymaga to od nas pewnej dyscypliny. Musimy pomyśleć o tym, o runtime, jakiego używamy, troszeczkę właśnie zadbać o tą inicjalizację, żeby nie było takiego właśnie czegoś, jak pokazywałem, tych kilku sekund inicjalizacji, które spowalniają nam uruchomienie funkcji. Pomyśleć o lżejszych zależnościach. Sama wielkość pakietu też na pewno ma wpływ, bo są jakieś transfery. Widzieliśmy, pobierany jest kod, startowany jest kontener, więc to wszystko ma znaczenie, ale generalnie właśnie przede wszystkim zadbać o to, żeby użyć jak najlżejszych funkcjonalności, na przykład Jackson Junior albo SLF4J Simple. Można też odchudzić funkcje, żeby one nie robiły wszystkiego, tylko robiły daną rzecz i wtedy będą miały tylko te zależności, które są niezbędne. Może zrobić bez frameworka, może zrobić z frameworkiem, to troszeczkę może nam dać narzutu, ale na wszystko są rady, pomyśleć o cache'owaniu, ale okej.
Pytanie, czy w ogóle tutaj, dlaczego nie może być, że hulaj dusza, piekła nie ma, musimy się z tym wszystkim martwić, dlaczego w ogóle JVM, dlaczego Java. No i tutaj jest taki przykład publikacji naukowej, też link w tym QR kodzie. Jeśli chodzi o energooszczędne języki, to Java zajmuje wiodące pozycje, więc w teorii wszystko wygląda bardzo dobrze i w praktyce również. Troszeczkę, bo tu pierwsza to jest właśnie ta energooszczędność, czas, a trzecie to jest zużycie pamięci i tu troszeczkę coś nie pykło. Java rzeczywiście jest na dalszej pozycji, bo troszeczkę z tą pamięcią nie wygląda to tak kolorowo. No i gdyby nie Java, no to mamy tutaj w absolutnej czołówce C i Rust. Możemy się zastanawiać, czy rzeczywiście to jest dobry język do pisania aplikacji biznesowych, bo Rust no, teraz bije rekordy popularności, ale być może to jest świetny system language. Tutaj w drugim biegunie mamy języki interpretowane, które no niekoniecznie są tak wydajne. Z tym cold startem może będzie lepiej, ale też musimy pomyśleć o warm startach, których będzie znacznie więcej, które jednak będą stanowiły o większości. Mamy też tutaj w czołówce Go, który również w kwestii pamięci sobie świetnie radzi, ale to znowu jest pole do dyskusji boilerplate, nie boilerplate, jak to się sprawdza w aplikacjach biznesowych, różne będą zdania na ten temat. Jednak widzimy, że gra jest warta świeczki, Java ma się dobrze i z tą pamięcią być może coś da się zrobić, wrócimy do tego później. No właśnie, co możemy zrobić? Mamy wiele opcji, więc może teraz coś pomoże. Jakie mamy opcje, żeby naprawić problemy? Jakie sugestie? Proszę bardzo. Na przykład, jakie jeszcze pomysły? No dobrze. Tutaj właśnie, o, coś mi tutaj się zepsuła czcionka, nie tak miało to wyglądać. Mamy native, to ten Graal. Provisioned Concurrency to jest opcja, że AWS może nam przyspieszyć wykonanie funkcji przez rozgrzanie na zapas, czyli funkcje będą już w gotowości, w ryzach czekały, ale to kosztuje, więc trzeba się zastanowić. Snapstart jest jedną z kolejnych opcji. Container Images może pomóc, może zaszkodzić. Być może lepiej używać tych funkcjonalności zarządzanych przez AWS-a. Troszeczkę może tuning JVM-a mógłby pomóc. Jeśli chodzi o tuning, to swego czasu trzeba było na przykład takie ustawienia jak Tired Compilation Level o to zadbać, ale w tym momencie AWS zrobił, że domyślne ustawienie jest takie, które jest optymalne dla serverless. Jeśli komuś to przeszkadza, to wtedy musi ustawić taką wartość, jaka jemu odpowiada, czyli defaulty przynajmniej teraz są zazwyczaj sprzyjające, nie trzeba się nad tym zastanawiać i w ten sposób AWS poprawia wiele rzeczy i tak samo tutaj w marcu wprowadził też rozwiązanie Proactive Initialization, co tak troszeczkę brzmi jak Provisioned Concurrency, gdzie tak out of the box mógł rozwiązać część problemów z cold startem, bo to nie znaczy, że musi, ale AWS okazjonalnie może preinicjalizować funkcję, bo widzi taką potrzebę właśnie, żeby te kłopoty zminimalizować i może to na przykład wydarzyć się, kiedy jakaś instancja już jej życie dobiega końca i będzie zaraz wygaszana, to tą następną rozgrzeje wcześniej i kiedy będzie uruchamiana funkcja na nowej instancji, to już na takiej rozgrzanej. To się może wydarzyć niezależnie od nas, więc AWS też cały czas stara się nam pomóc. I co z tym Snapstartem? Zapytam, czy ktoś z Was korzystał ze Snapstarta już? A o kraku ktoś słyszał? Co to jest? Firecracker? OK. To tutaj Snapstart to jest rozwiązanie, które implementuje Crack API, ale to nie znaczy, że to jest to samo co inne implementacje. Może ma swoje możliwości zoptymalizowane pod serverless. AWS obiecuje tak w reklamach, na ulotkach, że z 10 razy tutaj to wszystko przyspieszy i nie wymaga żadnych specjalnych specjalnego dostosowywania kodu. Powinno tak to po prostu zadziałać. Polega, oj, troszeczkę za daleko.
polega to na tym, że tworzona jest migawka już z takiej zainicjalizowanej funkcji, czyli jeśli się wydarzą te funkcje, właśnie tak jak tam były te class loadery, które trwają, zrobiona zostanie migawka i potem przy kolejnym wznowieniu będziemy już mieli takie zainicjalizowane środowisko, które będzie pobierane z tego low latency cache'a, tak żeby te kolejne wywołania to nie były cold starty, tylko takie właśnie wznowienia. I to powinno znacząco wpłynąć na poprawę tych uruchomień. A jeśli chodzi o konfigurację, to jest dodanie kilku linijek. I z drugiej strony GraalVM, Native Image, coś właśnie widzę, z czcionką się wydarzyło, po prostu zamienia naszą aplikację na natywną i w tym momencie ona jest no, znacznie mniej zasobożerna, mówiąc kolokwialnie, będzie po prostu szybciej startować, będzie mniej pamięci wymagać, bardzo, bardzo dobrze się sprawdza w środowiskach chmurowych. I co jest fajne, że Graal zyskał coraz więcej popularności, ostatnio jest coraz więcej narzędzi go wspiera, frameworków, build tooli, także tam jest troszeczkę ceregieli, ale jest też sporo narzędzi, które pomagają się z tym zmagać. I teraz sprawdzimy, jak to z tym SnapStartem, bo o GraalVM-ie, o Native Image wielu z was słyszało, SnapStart jest około rok ma, niecały chyba, to było na reinvencie w grudniu w zeszłym roku prezentowane. To zanim przejdę do porównań, możemy znaleźć w sieci dużo różnych blogów, gdzie ludzie wykonują testy i potem biorą czasy z wykonania lambdy. Tutaj jest podany ten init duration, kiedy jest cold start. Gdy już go nie ma, tej wartości nie będziemy mieli. Będziemy mieli tylko duration, więc mamy duration oraz init duration. To w sumie daje ten faktyczny czas wykonania. I często mamy porównania, że bez optymalizacji z optymalizacją i odczyty stąd. Ale to jest pewna pułapka. Kilka miesięcy temu w Gdańsku, jak to prezentowałem, mnie interesowało takie end-user latency, jak to naprawdę jest, nie tak jak logi pokazują, no bo ufam, ale sprawdzam. I zrobiłem to tak bardzo prosto. Curlem zrobiłem zapytanie, tak jak dajmy na to, jest to jakaś funkcja jest wystawiona przez API Gateway, czyli taki REST API i chciałem zobaczyć, jak to użytkownik poczuje, jak to faktycznie będzie działało. I tutaj w tym zestawieniu obserwowałem te czasy, które tutaj mamy, ten duration init duration albo restore duration, kiedy już funkcja ma tego snapshota i z tej migawki powinna być wznowiona, więc nie ma tej ponownej inicjalizacji, tylko pobierany już jest ten zainicjalizowany obraz, tak jak obiecywano. No i w sumie ten restore duration plus duration, no to będzie coś tam mniej niż pół sekundy, a tutaj widzę ponad 2,5 sekundy, więc coś tu się nie zgadza. No i zrobiłem jeszcze tutaj właśnie w tym miejscu strzałeczka, gdzie to jest, ten odczyt większy. Zrobiłem jeszcze kolejne takie porównania. To wszystko było reprodukowalne. Rzeczywiście te problemy były. Tutaj mamy restore duration i duration w sumie daje około 300 milisekund, a jak curlem wykonałem to zapytanie i zmierzyłem command time, tak najprościej w shellu, wykonałem to w AWS Cloud Shellu, żeby to uniknąć, żeby nie było to zakłamane jakimś tam transferem sieciowym. To tutaj miałem 1,2 sekundy, także no jakaś sekunda ekstra. No dobra, to poszukałem. Znalazłem, że jakiś blog też, ktoś miał podobną obserwację, że jakaś dodatkowa sekunda, właśnie jakiś tam właśnie czas podejrzewał, że z Firecracker VM właśnie z tego SnapStarta, z Restora coś tam może się dziwnego dziać. Poruszyłem temat na mediach społecznościowych, zapytałem, uzyskałem właśnie potwierdzenie, że ktoś też ma podobne obserwacje i ten czas, którego nie pokazują tamte logi wykonania lambdy, już powinien być widoczny tam, gdzie ta lambda jest triggerowana, czyli jeśli to jest webowa funkcja, no to API Gateway powinien już to w swoich logach mieć i rzeczywiście tak jest. I tu ktoś też potwierdził, że faktycznie są te problemy, ale i tak jest lepiej niż było. Także pocieszenie, no ale to tak nie powinno być. I też z AWS-em rozmawiałem i oni powiedzieli, no, że prawdopodobnie
To są jakieś kawałki tego obrazu, tego snapshota pobierane z S3, które nie są jeszcze w pamięci podręcznej i takie rzeczy będą widoczne w przypadkach testowych, a w normalnym takim codziennym użytkowaniu, jak funkcja jest intensywnie używana, to wszystko już powinno być skeszowane, powinno być dobrze. No tak odpaliłem troszeczkę hurtem, czyli to wszystko powinno przypominać takie codzienne używanie, ale to jednak też wykazywało takie czasy, jakbym nie chciał. Ale okazuje się, że dzisiaj, jak powtórzyłem te badania z nowym runtime'em, ten problem został rozwiązany. I to nie jest też tak, że on został rozwiązany od razu z wprowadzeniem runtime'a dla JVM-a 17, bo też jak pytałem AWS-a, to czy z nowym runtime'em to będzie rozwiązane, no oni się temu przyjrzą i najpewniej będzie ten sam problem, ale to zostanie rozwiązane i faktycznie tego nie ma. Więc takie najprostsze sprawdzenie, kiedy wydaje się, że już wszystko powinno być dobrze, biorę funkcję bez żadnej optymalizacji, jakiegoś prostego Hello World'a, odpalam w AWS-owej konsoli, patrzę sobie na czasy, duration, init duration i potem robię to samo, włączam snap starta i patrzę, co się dzieje i jest mniej więcej to samo, a nawet gorzej. No to coś nie tak. Nie wyciągajmy pochopnych wniosków, bo to jednak było takie też zupełnie pierwsze uruchomienie i czasami tego typu testy spotkamy w jakichś blogach, ktoś porówna technologię, porówna Node'a, porówna Java, wrzuci, zdeployuje Lambda, pierwszy raz odpali, powie, że tak to wyglądało. Bardziej istotne jest, jak to się faktycznie zachowa w praktyce i takie testy też za chwilę będę miał, ale zanim do tego przejdziemy, zobaczmy jeszcze raz, czym jest SnapStart i co tak naprawdę oferuje, jaki ma potencjał. Tam są takie dwie metody do zaimplementowania, before checkpoint i after restore. I tak jak on działa, to polega na tym, że podczas deploymentu kod jest uruchamiany, to wydłuży deployment oczywiście, nieznacznie, ale jednak kod jest uruchamiany i opcjonalnie można też takiego prysna przed hooka wykonać, w którym możemy, nie musimy wykonać pewne operacje. I potem, kiedy funkcja jest wznawiana, mamy też hooka, tutaj post snapshot hooka, gdzie możemy też opcjonalnie wykonać pewne operacje, które mogą nas interesować. I dopiero wtedy wykonywany jest nasz kod. No i tutaj o co chodzi z tym hookiem? Ta technika nazywana jest primingiem i idea polega na tym, żeby wykonać pewne ścieżki wykonania, tak jak mamy just-in-time compiler, mamy bytecode i on będzie w trakcie uruchomienia kompilowany do kodu maszynowego, to wszystko się dzieje w runtime i mamy potem takie efekty, jak widać. Możemy pewne ścieżki, takie szlaki, nazwijmy to ścieżki wykonania kodu przetrzeć, tak żeby podczas ponownego wykonania, kiedy to będzie zrestorowane, żebyśmy już te optymalizacje mieli na miejscu, tak jakby to było kolejne wykonanie w normalnej sytuacji. Więc w tym przed wykonaniem migawki możemy spróbować zasymulować taką faktyczną sytuację, wykonując różne rzeczy, które powinny się w normalnej aplikacji dziać. I w ten sposób możemy ją wstępnie zoptymalizować do późniejszego wykonania. I cały pomysł jest taki, żeby jak najwięcej wykonać w tym przed tym checkpointem. To może być pobranie danych z jakiegoś zdalnego źródła danych, że to nie tylko dotyczy tej inicjalizacji, jeśli chodzi o sam język, ale też możemy sobie skaszować jakieś dane z zewnętrznego źródła danych. Możemy na przykład zainicjalizować JSON marshalery, dokończyć class loadery. Możemy, jak wszelkie inne jednorazowe operacje, które zabierają czas, tak jak mówiłem, wszelkie rozgrzewki i właśnie wszystko, co dotyczy JIT compilera, to te wszystkie optymalizacje możemy spróbować sprowokować tak, żeby one już na nas czekały. I to powinno przynieść fajne rezultaty. Różne publikacje podają, że nawet można zejść z 1,2 milisekundy do 350 milisekund. No i
poprzednio wykonałem bardzo dużo, jak to z czasem stoi, jeszcze jest czas, wykonałem bardzo dużo metryk, dużo różnych pomiarów, odpalałem bardzo dużo requestów i potem używałem CloudWatch Insights, wykonując różne zapytania, żeby wyciągnąć z tego wnioski. Tutaj CloudWatch Insights oferuje funkcje statystyczne i można fajnie było tabelarycznie przedstawić te dane. Tak jak wspominałem, kilka miesięcy temu był runtime dla JVM-a 11, więc musiałem wszystko wykonać od nowa. Odpalałem na każdy test case po 1 000 000 requestów. W sumie 10 milionów requestów, tak żeby to nie były jakieś takie tam jedno, dwa odpalenia, tylko tak jak AWS mówił, że w codziennym życiu, żeby zobaczyć, jak ta funkcja rzeczywiście działa naprawdę i mieć jakieś odniesienie. Test case tu jest bardzo prosty na potrzeby tej prezentacji. To jest prosty Quarkusowy Hello World z Dependency Injection. Zwraca jakiś tam, musi dokonać serializacji, zwrócić JSON-a i tyle. Ale że użyty był framework, no to ekstra już od razu 20 megabajtów na dzień dobry. Normalnie ta funkcja by się zmieściła poniżej megabajta, a tutaj już 20 różnych zależności, dodając tyle co nic. Dodając kolejne rzeczy, to by rosło i za chwilę byśmy mieli i 40, i 50 pewnie. Także tak to wygląda z frameworkami i potrzebujemy różnych rozwiązań, żeby to optymalizować. I jeśli chodzi o pomiary, to właśnie to tak wyglądało, tak jak wspomniałem, różne funkcje analityczne, które pozwalały przygotować mediany i inne percentyle, które przedstawią nam te dane w taki fajnie opracowany sposób, żeby wyciągać wnioski. I co istotne, mierzyłem czasy z Lambdy właśnie, z wykonania z tego miejsca, na którym często różne blog posty się kończą, ale mierzyłem też czasy właśnie ten end-user latency, bo interesowały mnie te łączne czasy, czyli z API Gateway'a chciałem zobaczyć ten integration latency, jak to wygląda. I to ten, to drugie zapytanie do CloudWatch Insights i w rezultacie dostawałem takie wyniki, jak tutaj widzimy, dla każdej z funkcji wykonywałem podobne rzeczy i podzieliłem sobie, tu mogłem podzielić na ilość cold startów, bo można było to rozróżnić, bo w logach jest znacznik, kiedy był ten cold start, a w przypadku, kiedy go nie było, no to grupowałem je jako zwykłe requesty dla tych warm startów, jeśli można tak to nazwać. No i tutaj mieliśmy mediana i potem percentyl 90, 99 i 99,9. No i ten max tak dodany, ale nie powinno się go pokazywać, bo tak naprawdę może troszeczkę przekłamywać te rezultaty. To może być taki błąd statystyczny, nawet jakieś zachwiania. No i przechodząc do wyników, co z tego wyszło. Wykonałem testy dla różnych konfiguracji pamięci. Zazwyczaj Lambdy są konfigurowane na 2,48, ale nie trzeba aż tyle, bo wystarczy 1,769, to jest dokładnie wartość jednego vCPU, więc biorę taką po prostu jeden vCPU i to powinno wystarczyć. I tutaj po lewej stronie mamy cold starty, zrobiłem standardową Lambdę, zrobiłem ze snapstartem, zrobiłem z Graalem. No i tutaj widzimy rzeczywiście, że Graal jest bezkonkurencyjny, kiedy odpalamy po prostu natywny executable. W przypadku snapstartu ten czas był poniżej 1 sekundy, ale troszeczkę czasu zajął, po prostu włączony snapstart, nic z nim nie robione, po prostu tylko skonfigurowany, włączony, a zwykła taka goła lambda bez żadnych optymalizacji włączonych potrafiła się inicjalizować no jakieś tam 1250, coś w tym stylu, no nie półtorej sekundy, ale już między 1,5. Tyle, że należy zauważyć, że na 1 000 000 requestów mieliśmy tylko 100 cold startów. To jakieś, nie wiem, ułamki percentyla, więc pytanie, czy w ogóle trzeba płakać z tego powodu, że one w ogóle są, bo najważniejsze są warm starty i te, jeśli brać pod uwagę tu medianę, to mamy wszystko było na poziomie od 0,5 milisekundy do sekundy. 90 percentyl, czyli no znakomita większość, to było jakaś tam milisekunda powiedziałem, tak? I potem właśnie milisekundy, cały czas o milisekundach mówimy i tutaj powinienem jednostki dodać. I 90 percentyl to było jakieś 1 milisekunda
może czasami 2 milisekundy widzimy, że troszeczkę grubsza jest ta kreska i 99 percentyl, więc mamy jakiś 1% ponad przypadków, w których to może się wydłużyło do jakichś 3-4 milisekund i w każdym przypadku, niezależnie od technologii, wyniki są bardzo podobne i tutaj już 0,1% może miała jakąś tam, jakieś tam no, zamulenie, mówiąc kolokwialnie, ale to wtedy jest te 10 milisekund, więc te warm starty tak generalnie są na poziomie 1 milisekundy, a nawet czasem pół. I to wygląda bardzo dobrze. A tutaj jest z API Gateway, a ten taki End User Latency, Integration Latency, gdzie nie jestem w stanie rozróżnić cold startów i warm startów, chyba żebym tam kombinował, że te, które są większe od, to najpewniej są cold startami, może wtedy bym je pogrupował. No tutaj mamy je po prostu razem zestawione. I poprzednio, tak jak wspominałem, była taka dziwna sytuacja, że zabierało to dodatkowo 1 sekundę, czego już teraz nie obserwuję. Te czasy są no po prostu dosyć zbliżone do oczekiwań i mediana to jest tak na końcu właśnie około 10 milisekund odpowiedź, tyle że to już jest też jakiś tam overhead samego AWS-a, mamy po kolei różne warstwy, mamy tego API Gateway'a, serwowanie odpowiedzi i tak dalej, więc to gdzieś tam w tym wszystkim się zawiera. To nie jest tylko i wyłącznie, nie dotyczy wykonania funkcji, ale ten czas, tak jak wspominałem, mnie interesował, bo tam mogłem zaobserwować te problemy, które występowały poprzednio. No i generalnie to wszystko się mieści poniżej do 90 percentyla, poniżej 20 milisekund łącznie, jakieś 15, więc te czasy są po prostu dobre. A sama funkcja, tak jak tu wspominałem, odpowiada z czasem około 1 milisekundy. Gdy troszeczkę zabierzemy pamięci, tutaj widzimy porównanie, nieznacznie te wykresy się pogarszają. Zabierzemy pamięci, damy 512 tylko i w tej sytuacji praktycznie nic się nie dzieje, jeśli chodzi o warm starty, czyli najważniejsza, ta znakomita większość odpowiedzi, które będą z tego miliona, które przeprowadziłem, to po prostu będą działały tak samo i te graniczne, gdzieś tam 1% albo 1/10, może tam będzie troszeczkę wolniej, ale też nie mówimy o jakimś ogromnym spowolnieniu, bo to będzie, nie wiem, może o, jakby to popatrzeć, o milisekundę wolniej, no to o czym tu mówić. Więc można powiedzieć, że to wygląda tak samo, a jeśli chodzi o cold start, no to Graal VM-owi to nic nie zrobiło, tam troszeczkę się ruszyło minimalnie, jakieś tam milisekundy, ale generalnie to znowu w okolicach 230-250 milisekund ten cold start Graal VM-a był. I jeśli chodzi o snap start, to wyglądało tak, że było jakieś tam 600 700 generalnie, tutaj skupiając się na medianie, no to no przynajmniej ta połowa sobie dobrze radziła, a na 90 percentylu, no to generalnie no 90% sobie poradziło w okolicach tych 700 przynajmniej. Także myślę, że to wygląda dobrze, a Goa Lambda, no to już tak różnie. Miała te 1250, no tutaj 90 percentyl, to już tak nawet 1300 do 400, nawet 1400 się zbliża, nie 1,5 sekundy, także tutaj troszeczkę gorzej to wyglądało. I schody się zaczynają, kiedy zabierzemy pamięci znacznie bardziej, 128 mega to już dla JVM-a jest za mało, zazwyczaj, chyba że mówimy o Graalu, bo tu znowu widzimy, że między 512 a 128 specjalnie na cold startach nic nie drgnęło, podobnie było przy jednym vCPU. Jeśli chodzi o warm starty, no to tutaj już tak, coś się wydarzyło, bo ten ostatni wykres, mediana jest cały czas tak samo dobra, ale na 90 percentylu już może to skoczyć czasami, że jakieś 10% może być takich lekko zamulonych requestów i będą miały te 15 milisekund, ale to znowu pytanie, czy to jest taka szkoda, że tam kilka
troszeczkę wolniej zadziała. Więc w przypadku GraalVM-a można się pokusić nawet o taką konfigurację pamięci i nie będzie problemu. A o tym 99,9% tylu myślę, że nie trzeba specjalnie mówić. Tam mamy rzeczywiście jakieś opóźnienie do 90, no chyba że mowa o Graalu, gdzie to będzie tylko 20 milisekund. Więc tutaj sprawy wyglądają bardzo dobrze, ale w przypadku standardowej to tutaj na API Gateway już odpowiedź będzie trwała 80 milisekund albo jakieś tam 45, ale to znowu ten 99%, który możemy zapomnieć, ale tak to no, znakomita większość powinna skończyć poniżej 30 milisekund, także to też nie wygląda najgorzej. I w przypadku warm startów, no mogłoby być lepiej, także tej pamięci jednak nie należy żałować, przynajmniej 512 powinno być dane. I widzimy w przypadku cold startów, których znowu trzeba przypomnieć, że tylko 100 na milion, także to jest jakaś niewielka ilość, że pytanie, czy się o to zabijać, to mamy ich tutaj, no już przekracza 1,5 milisekundy. I co dziwne, że z tym snap startem, no spodziewałbym się, że powinno być troszeczkę lepiej. Przy 128 mega uwypuklone są te problemy. I się okazuje, że tutaj on też tak dobrze sobie nie radził, bo GraalVM widzimy, że w ogóle mu to nie robiło. Mamy tutaj w skrajnych przypadkach powyżej 1,5 sekundy. No tam na 90% też przekraczamy 1,5, nie przekraczamy, prawie 1,5, a mediana zbliża się do 1,5, także to już tak wygląda średnio. Więc zastanawiałem się z tym snap startem i co z primingiem. Bo tamto to był po prostu włączony snap start, nie był wykorzystany priming. I tutaj w tej sytuacji spróbowałem skonfigurować priming, czyli w tym Hello Worldzie, co mogłem zrobić, to serializowałem ten response tak na zapas, żeby go zapisać w logu, ale w tym momencie logger też został striggerowany i z jednego z tych pierwszych ekranów z tej prezentacji widzieliśmy tam z Log4j'em była ta inicjalizacja, więc nawet takie logi mogą troszeczkę spowolnić startup, więc to była taka próba zobaczenia, czy chociaż tutaj w tym zakresie coś się wydarzy. No i mam potwierdzenie, że kiedy wykonałem to w tym before checkpoint, czyli to, co powinno stać się podczas deploymentu, nie w czasie runtime'u, tylko w deploymencie. I tu mam potwierdzenie, zrobiłem ten log, że to jest log before checkpoint. Widzę, że ten kod rzeczywiście został wykonany. On został wykonany podczas deploymentu. I nawet tutaj, co ciekawe, w tym deploymencie to trwa nawet 15 sekund, więc on jakoś, nie wiem, z innymi ustawieniami pamięci to robi, więc o tyle przynajmniej się deployment wydłużył. No i teraz kolejne uruchomienie. Już takiej z primingiem spodziewałem się zobaczyć jakieś super rewelacje, no bo tam widziałem, że ktoś obiecywał, jemu wychodziło, że redukcja będzie z 1200 do 300 milisekund. Okazuje się, że troszeczkę poprawy się udało zaobserwować przy 128, przy tej skąpej ilości pamięci. I tutaj w przypadku snap startu z primingiem, porównując do snap startu bez primingu, widzimy, że troszeczkę zmalało, na 99% jest dokładnie tak samo. 90% jest troszeczkę mniej, w przypadku mediany też jest troszeczkę mniej, czyli zbliżamy się do 1 sekundy zamiast jakichś 1300-1400. Także jest jakaś poprawa. No i to jest zastanawiające, przyznam szczerze, że spodziewałem się więcej. Także warto też wspomnieć, że to jest cały czas 128. Te cold starty tak źle nie powinny wyglądać. Jeśli skonfigurujemy trochę więcej pamięci, one wtedy powinny się zamknąć w pół sekundy. I trzeba przypomnieć o tym, że na milion requestów było ich tylko 100, więc to nie jest taki wielki problem, a warm starty są super szybkie. Ale chciałem zobaczyć więcej, dlatego takie jeszcze tutaj to do, bo z tych pomiarów będę chciał zmontować artykuł na bloga i spróbuję zrobić jakiś bardziej taki wyrafinowany przykład, dodać jakieś operacje, które jeszcze trochę dowalą tej zwykłej funkcji lambda, żeby zobaczyć, że ona rzeczywiście będzie kulała i może zmusić ją, żeby trwała, nie wiem, 4 sekundy i wtedy porównać to ze snap startem, żeby wykorzystać jego potencjał, żeby więcej skeszować podczas tej inicjalizacji i zobaczyć, jak dużo on potrafi zdziałać, ale no, z tych eksperymentów widzimy, że nie tak dobrze jak GraalVM. Więc taki plan jest opublikować ten post i też widziałem na blogu Pulumi, to jest rozwiązanie dla CDK, które
Też miało takie rezultaty i one były bliższe moim, że ten snap start nie dawał tam 200 milisekund, tylko tak 1000 zamiast, tam chyba 1200 zamiast 1700, coś w tym stylu, więc one były bliższe temu. Także chcę jeszcze troszeczkę zrobić testów i to wszystko opublikuję na blogu. A teraz przejdźmy do pułapek, bo i tak, jeśli chodzi o snap starta, uważam, że to jest interesujące i w przypadku sytuacji, w której funkcja będzie się uruchamiała, nie wiem, 7 sekund, to jest szansa, że te, nie wiem, 6 sekund z tego zostanie skaszowane i to już będzie świetnie. Jeśli ten cold start będzie trwał 1 sekundę, a nie 7 sekund, to uważam, że to już jest jakieś osiągnięcie i może nie trzeba sięgać po GraalVM-a. A dlaczego się zastanawiać, skoro GraalVM daje takie rezultaty, a SnapStart daje inne? No i co z tymi pułapkami? Jeśli chodzi o SnapStart, no to na pewno musimy być świadomi tego, że wszystkie, czas jeszcze jest, wszystkie przyszłe uruchomienia będą miały ten sam stan, więc musimy być uważni, jeśli chodzi o to, co cache'ujemy w tym pre-snapshot hooku. I pojawiają się pewne kwestie, takie jak właśnie przechowywanie jakichś kredensiali, czy jakieś seedy dla randomowych rzeczy, że to, co ma znaczenie w przypadku kryptografii, że te kwestie mogą wpłynąć na przewidywalność, że to już nie będzie takie unikalne, więc może trzeba coś zrobić, żeby w tym post-snapshot hooku zadbać o te rzeczy, że jeśli mamy jakieś kredensiale, to, to właśnie ich nie cache'ować, tylko zadbać o to, żeby w post-snapshot hooku one zostały odpowiednio obsłużone. No i tu właśnie różne tego typu kwestie trzeba mieć na uwadze, wiedząc, jak to działa. No i też SnapStart ma pewne ograniczenia, nie oferuje wszystkiego, co standardowy runtime, nie będzie provisioned concurrency, nie wspiera ARM64 wciąż, cały czas ta informacja jeszcze widnieje na AWS, jest aktualna w dokumentacji, tak samo Amazon EFS, X-Ray też, co jest no niefajne, bo dobrze by było zobaczyć sobie te metryki z X-Raya i to też wciąż w dokumentacji widziałem. I tak samo ze storage'ami, więc jest kilka ograniczeń, które nie powinny przeszkadzać. No i te właśnie kwestie, które wspominałem, trzeba się zastanowić, że na przykład jak mamy jakieś połączenia, nie wiem, z bazą danych i to wykonamy w tym pre-snapshot hooku, to wiadomo, że to połączenie potem już, gdy wznowimy migawkę, to nie będzie aktualne, więc trzeba tak to wszystko rozwiązać, żeby po wznowieniu migawki móc wykonywać te operacje i coś zrobić w post-snapshot hooku, żeby to działało. Tak samo właśnie z tymi kwestiami unikalności, zadbać o to, żeby żeby ten nasza aplikacja działała i też jeśli przechowujemy w pamięci jakieś dane z różnych zewnętrznych źródeł danych na przykład, to żeby nie mieć jakiejś niespójności, bo one mogą ulegnąć deaktualizacji od czasu deploymentu, kiedy to zostało skaszowane. Także są różne pułapki. No i też może troszeczkę wydłużyć czas deploymentu, no coś za coś zawsze. Jeśli chodzi o GraalVM-a, no to tutaj jest już lepiej niż kiedyś. Pojawiają się jakieś kwestie kompatybilności. Właśnie, może pytanie do publiczności, bo kto używa GraalVM-a? Nikt nie używa GraalVM-a? A kto próbował? O, okej. Okay. A spotkaliście się z jakimiś właśnie kłopotami, używając tego GraalVM-a? Wszystko szło jak przecinak? Świetnie działają? Średnio. No właśnie, ale udaje się. Trzeba troszeczkę powalczyć i to jest taka, no właśnie, trzeba powalczyć. Także dokładnie. I to jest coś, na co są sposoby, są rozwiązania, że to nie jest tak, że sobie w przypadku SnapStarta teoretycznie ta aplikacja, jeśli mamy na uwadze te rzeczy, o których mówiłem i jesteśmy świadomi, jak to działa, nie popełnimy pewnych błędów, nie wpadniemy w pułapkę, to właściwie nic nie trzeba robić. W przypadku GraalVM Native Image, to tutaj trzeba właśnie powalczyć, właśnie te refleksje, różne inne konfiguracje trzeba wykonać, ale są narzędzia, które to wspomagają, albo są gotowe biblioteki, które też, czy gotowe narzędzia, które wspomagają naszą pracę w przygotowywaniu tych konfiguracji. On też wydłuży czas buildu, bo tam ten proces kompilacji do native image'a będzie trwał odpowiednio dłużej i
Też jeśli przykładowo do clouda, który jest na Linuxie, chcemy skompilować aplikację na Macu albo na Windowsie, to jeszcze musimy to zrobić w Dockerze, no bo GraalVM skompiluje to dla danej platformy, na której pracuję, więc robiąc to w Dockerze, to jeszcze będzie to jakieś dodatkowe spowolnienie, także to też jest tym okupione. I tu może być jeszcze taka pułapka, że mamy aplikację, która działa, która jest gotowa, dzisiaj wszystko skończyliśmy, wszystko świetnie hula i potem podbijamy jakieś zależności albo pojawia się jakaś podatność i musimy podbić zależność z powodu tej podatności, żeby było wszystko dobrze. I nagle się okazuje, że coś tam się w tej bibliotece, mimo że to jest patch list, nie było nic niekompatybilnego, coś tam zrobili takiego, że nagle aplikacja już się nie kompiluje, bo właśnie znowu, czy jakieś refleksy, czy coś, trzeba powalczyć. No i może tak być, że aplikacja, która zawsze działała, no to po jakimś prostym, takim rutynowym update'cie przestanie działać i będziemy musieli się z czymś zmagać. Ale co jest dobre, że maintainerzy bibliotek coraz częściej dołączają konfigurację wraz z bibliotekami, czyli jest duża szansa, że jeśli o to dbają, to po prostu one zostaną automatycznie użyte przez naszą aplikację. I tu dalej jeszcze takie neutralne kwestie, to właściwie takie zalety, że GraalVM i Oracle w ogóle wkłada dużo pracy, nie tylko w promocję, ale i właśnie w tworzenie różnych narzędzi, które wspomagają używanie Native Image'a oraz wspomaganie społeczności w rozwoju tych rzeczy. I na przykład jest to repozytorium właśnie z refleksami dla różnych takich starych bibliotek, które są popularne, które nie będą tego dostarczały na pokładzie, to mają takie repozytorium wspierane przez Oracle i społeczność. I poza tym mamy też narzędzia takie jak Native Image Agent, którego możemy puścić razem z naszą aplikacją, żeby ona odkryła te różne jakieś tam, czy refleksje, czy jakieś inne konfiguracje potrzebne dla rzeczy, które wykonują się w runtime, żeby wygenerować nam te pliki, które są potrzebne podczas kompilacji. Generalnie ta społeczność bardzo widać, jak się rozwija, jak przybywa rozwiązań różnych typowych problemów, że jest szansa w ogóle, nie wiem, używając zupełnie innego stacka, możemy, nie wiem, na forum Quarkusa znaleźć odpowiedzi na problemy w zupełnie innym frameworku, bo to są te same problemy często. Także to działa na plus. No i co jest istotne, żeby po prostu się zastanowić nad tymi wadami i zaletami, tak jak pokazałem te cold starty, to w ogóle może nie jest też aż taki problem, jeśli ich jest tak relatywnie mało na ilość requestów. Może taka zwykła optymalizacja ze snap startem wystarczy, on też może mieć potencjał, że może skeszować dużo różnych operacji, które się będą wykonywały. W GraalVM po prostu przyspieszymy przebieg wykonywania programu takim, jakim on jest. Także należy zawsze wybrać najlepsze narzędzie do zadania i może mamy bardzo prostą aplikację, że nie trzeba nic robić, żadnych optymalizacji, tak jak pokazywałem, przy bardzo prostych rzeczach zwykła Lambda bez niczego, bez żadnych rzeczy będzie działała świetnie. Także należy się nad tym zastanowić i wybrać to, co najlepsze. I tutaj powinienem przeskoczyć slajd. Coś tu mi nie tak przeskoczyło. Miałem slajd z linkami, ale coś tutaj ja go widzę, a nie mogę pokazać go wam. Także może się uda to zrobić w ten sposób. Dobra, nie wiem co tutaj za numer PowerPoint wyciął. Także dziękuję. Ostatni slajd nie chce się wyświetlić. Także